Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Wojtek, czas oczywiście na kolejny odcinek z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon i moi drodzy, zaczniemy sobie, znaczy przepraszam, Wiedźmin, dodatku wróć, krew i wino, ale ja się miotam, boże masakra. Moi drodzy, w poprzednim odcinku, jeżeli dobrze pamiętacie, musieliśmy ogarnąć sobie tutaj motyw z tymi wszystkimi poszukiwaniami. Kurczę, boję się, że tutaj mogę zlecieć, to może spróbujmy zejść tak nisko. Także mamy dwa zadania, które zleciła nam księżna. Pierwsze z nich to jest oczywiście, musimy znaleźć jednorożca na polowaniu w ogrodach pałacowych. Drugie z nich to jest wyłowić złotą rybkę. I myślę też, że przerzucimy się w pierwszej kolejności chyba na zadanie ze złotą rybką, bo wydaje mi się, że to może być najłatwiejsze z tego wszystkiego. Także lecimy. Jestem też bardzo ciekaw, jak będzie wyglądała sprawa, jeżeli chodzi o co chodzi? O tą winnicę, jak to działa. Jestem bardzo ciekaw, ale to przyznam wam się szczerze, że nagrywam odcinek po odcinku. Także tak powinna być dobrze widoczna pod wodą. Średnio bardzo. O, jakieś dziwne ryby tu łowicie, ale dobrze, mamy dostęp. Można w ten sposób? Jak widać można. Cukierek. Super. To jest złota rybka. Tofi. Jest tu jeszcze coś gdzieś? Tam jeszcze... O, czekajcie, bo tu chyba... Oj, tak, tutaj mamy czerwone. Zaraz powinno... Chociaż w sumie nie, no mamy jeszcze połowę, jeżeli chodzi o oddychanie. Znowu cukierek. No niestety ludzie, troszeczkę was oszukaliśmy. O, chyba się zbliżamy do złotej rybki. Aha. Kto się wyłowił? Ej, zaczekaj. Zatrzymaj się. To ważne. Chociaż wiecie co? Nie wiem, czy teraz nie odwaliłem. Królu Kormoranie, przynosimy ten oto dar. Racz spojrzeć na nas łaskawym okiem i otworzyć go dla nas. Miesiąc na niebie się odmienił, a ja czekałem w mej dziedzinie. Aż przyjdzie śmiałek i przyniesie prawem należną mi daninę. Aha, okej. Okay. Dobra, klucz ze złotej rybki. Dobra, to było... Wiecie co? To było... dziwne. To było bardzo dziwne, nie ukrywajmy. Ale dobrze, teraz czas na jednorożca. Musimy zdobyć jego róg, tylko pytanie brzmi... chociaż wiecie co? Właściwie może jednorożca złapiemy na cukierki? Ciekawe, zaraz zobaczymy. Z tego co wiem, konie chyba lubią cukier. Na tych wszystkich filmach i tak bajkach i tak dalej były koniom dawane cukier, jak chciało się je do siebie sprowadzić. Także nie wiem, może tofi, cukierki? Zobaczymy. Zaraz dobiegniemy do jednorożca. Także zobaczymy, jak sytuacja będzie tutaj wyglądać. Dobrze, 100 metrów, to sobie przebiegniemy. Nie będę wzywać płotki, bo płotka oczywiście jest zbugowana jak zwykle pewnie. Także nie ma najmniejszego sensu się płotką przejmować, bawić z nią i tak dalej. Dobrze, gdzie jest ten jednorożec? Halo. Aha, tutaj, na tym wzgórzu powinien być. Ponoć jednorożce lubią, to przecież nie jest prawdziwy jednorożec. No właśnie, no i co tutaj? Ale on ma chyba tylko przypięty ten róg. Albo słodyczami? Oj, słodyczami, tak, tak. Nie byłoby problemu, droga siostro, gdybyś była dziewicą. Naprawdę chcesz przechodzić przez tę rozmowę jeszcze raz? W tym miejscu? Ciszej, bo spłoszycie jednorożca. Spróbujmy może słodyczy. Ja mam... Przepraszam, ale będę musiał zepsuć zabawę. Kto to jest? Albo po prostu Axi może. Halo, Geralt. On ucieknie. Spierdzieli, na bank. Albo i nie. Aha, tak myślałem. Ah. No dobra, użyj więźnickich złóż, znaleźć piknikowy... Wow, wait, what? Dobra, a tutaj coś mamy. Płotka lubi marchew. Masz noże. Jednorożec też. Płotka lubi marchew. Od kiedy, halo? Oburzające! Oj, milcz, kobieto! Płotka nie przepada za chlebem. Gdyby chociaż był suchy. No dobrze, użyj kosza z marfią. Czy ja go... A, mam na takiej zasadzie. Dobrze, dobrze, cieszę się bardzo. A dlaczego ja tak wolno idę? Nie chcę iść tak wolno. Mogę szybciej, Geralt. No dobra, jednorożec, gdzie ty jesteś? Tam na dole widzę chyba. Tak, siedzi tam na dole. Cip, cip, taś, taś, marchewki mam. Chodź, jednorożec, chodź. Co powiesz na chrupiącą marchę? Oj tak, chodź. Marcheweczki mam. Oj, oj, oj! Jeszcze się zsunęliśmy na koniec. Zobacz, widzisz? Piękne, czyściutkie, smaczne marcheweczki. A teraz oddaj róg. No i fajnie. Dobrze, i teraz musimy w takim razie spotkać się z księżną, aby połączyć wskazówki i ustalić, gdzie ukrył się Milton. Z tego co widzę, ona jest chyba tutaj całkiem blisko, więc nie powinniśmy mieć problemu. Jestem ciekaw, jak wygląda to jajo Feniksa. Chyba że ona już zebrała to jajko. Wasza miłość raczy... Nie raczy. Działam w stanie wyższej konieczności. Potem wszystko wyjaśnię. No oddaj jej to jajko. Ale to wbrew zasadom. Ja tu jestem prawem. O! Proszę, proszę, jaka ostra. O, Geralt, nareszcie. Zdobyłem kluczyk i jedną ze wskazówek. A ja drugą. Pokaż. Kto to wymyślił? Weź początek ze szmeru oraz sklekotania. Dołóż koniec z fanfar. I koniec sklaskania? Nad wodą, na błoniach turniejowych, w szklarni. Poczekajcie. Weź początek ze szmeru oraz sklekotania. Dołóż koniec z fanfar i koniec sklaskania. Weź początek ze szmeru oraz sklekotania. Dołóż koniec z fanfar. Fanfary. Gdzieś, gdzie jest głośno w szklarni, na błoniach turniejowych, nad wodą. Weź początek ze szmeru oraz sklekotania. To muszą być gdzieś ptaki chyba. Dołóż koniec z fanfar. Fanfary na błoniach turniejowych i koniec z klaskania. Koniec... może na błoniach turniejowych. Fanfary i klaskanie? No właśnie... Może na błoniach turniejowych. Nie, zając na pewno ukrył się gdzieś w ogrodzie. A no tak, ogrody. Popatrz, jeśli weźmie się szy ze słowa szmer, kl... Szklarnia. A potem dołoży ar z końcówki fanfar i nia z klaskania, to wyjdzie szklarnia. Rzeczywiście. Brzmi... Przykro mi bardzo, ale ja takich... W rzeczywiście znajdują się szklarnie i drzwi do jednej z nich zamykane są na kluczyk. Rozumowaniem nie bardzo. W takim razie szybko. Do szklarni. No dobra, go to Szklarnienmachen. Wydaje mi się, że Milton będzie tak porządnie zategowany, chyba że... Zaczekaj tu. To już będzie koniec Miltona. Aha! No to już po nim. Okej. Okay. Jakiś asasyn? On wygląda na jakiegoś wampira ewidentnie. Tylko że tak trochę, kurczę... Wampiry i światło słoneczne? Chyba że ze zmierzchu. Interesujące. Dobrze, rozumiem, że chyba odzyskam kontrolę. A nie, jeszcze nie. Tu jestem. Czy to aby nie należy do ciebie? Należało, ale możesz już sobie zatrzymać, mam nową. Nie znam cię, nie zrobiłem ci krzywdy. A ty najpierw szlachtujesz Bruksę, która mi była bliska, a teraz mnie ścigasz. Dlaczego? Zabiłeś co najmniej 4 niewinne osoby. A ty? Ilu niewinnych zabiłeś? Nie mówimy o mnie, wielu żadnego. Czy ja nie zabiłem kogoś niewinnego? Chyba żadnego. Nie zabijam niewinnych. Za to tych, którzy mordują. Owszem. Niedługo przestanę. Jeszcze tylko jeden raz. No i ty, jeśli nie odstąpisz. A potem co? Wyjedziesz stąd i będziesz mordował gdzie indziej? Nie. Zamierzam żyć. Długo i szczęśliwie. No. Weź ty brzydki facet. Czy ja mam się z nim bić? O Boże, naprawdę. O Boże, kurde, czekajcie. Mam dziwne wrażenie, że będzie trzeba odpalić płyn. Chyba Irdem. Szczyk. Ej, ziomek, ty tak nie za bardzo jesteś odporny na to wszystko? I co, paskudo? Czekajcie, kłam. No mi może zginie. Wow, dosyć mocne obrażenie ode mnie dostaje. Fajnie. Ale tym to tak średnio bardzo, więc Igni trzeba będzie, bo Igni, jak widzieliście, zabrało mu naprawdę dużo. Dobra, może odpalmy. A, on się broni. Puszczyk. Dziabną mnie, dziabnie mnie, dziabnie mnie, nie! Nie, nie dobiję go. I ostatnie, dobra, fajnie. Chyba wbiliśmy poziom ogólnie znowu. 41 już mamy? Tak, za szybko coś. Oj! To on czy nie on? Czy to coś innego? Nie, to chyba on. Albo nie. Miałeś siedzieć w domu, regenerować się. Wiem, że w coś się wpakowałeś. Pomogę ci. Załatwię to sam. Nie, to mój przyjaciel. Przyjaciel? Dobra, teraz to mam takiego porządnego mindfucka. Nie wiem za bardzo, kto to jest, ale to jest pewnie jakaś postać, która gdzieś kiedyś w książce czy w czymś była i... Nie mam zielonego pojęcia, kto to jest. Regis? Nic ci nie jest? Wszystko w porządku. Rany na wampirach goją się lepiej niż na psach. Kopę lat, Wiedźminie. Oczywiście jak na waszą miarę czasu. Jak to możliwe? Kiedy cię ostatnio widziałem? Byłem bulgoczącą, bezkształtną plamą nader udatnie wtopioną w kolumnę pewnego zamku. Jak widzisz teraz, jestem w nieco lepszej formie. Nie jest to jeszcze pełna sprawność, ale gdybym był człowiekiem, uznano by mnie za mocarza. Wybacz, to była moja wina. Nie zdążyłem cię za to przeprosić. Daj spokój, stare dzieje. Nikt mnie nie zmuszał, żebym wyruszył z tobą na wyprawę. Myślę, że jak się zregenerowałeś, to chyba wiemy, no on jest wampirem, na to by wychodziło, tak? Skoro powiedział, że na wampirach rany się goją, więc raczej o to nie będziemy wypytywać. Nie wiem, kto to jest w ogóle, więc... Jeżeli dobrze rozumiem, to nie jesteś tu przypadkiem. Cieszę się, że nie straciłeś dawnej przenikliwości. Przybyłem po Detlaffa. Moim zdaniem wpakował się w jakieś kłopoty. A więc tak ma na imię. To twój przyjaciel? Można tak powiedzieć. Też jest wampirem wyższym, ale bardziej, jakby byście to określili, zwierzęcym ode mnie. Niemniej pracuję nad nim. Kiepsko ci idzie. Odkąd tu jestem, zabił rycerza księżnej, a wcześniej przynajmniej 3 innych. Na pewno miał po temu powód. To nie jest jeden z tych dekadenckich gówniarzy, którzy mordują ludzi dla zabawy. Albo po to, żeby się napić. No dobrze, skąd ta pewność? Nie obchodzą mnie jego motywacje. Jakie mać... Zróbmy może, jakie mieć powody. No jak może się wypytajmy. Nie ma powody. Tego właśnie chcę się dowiedzieć. A potem przekonam go, że nie tędy droga. Bardzo w niego wierzysz. Wbrew pozorom jesteście do siebie podobni. Obaj macie szlachetne serca i obu wam zdarza się popełniać niecne czyny. Oczywiście, kiedy zmuszą was do tego okoliczności. Pamiętasz rok 964? Przecież to było 300 lat temu. Na Riwie, Lyrie i Spale padł blady strach. Ginęły kobiety i dzieci, a ich zmasakrowane, rozczłonkowane ciała znajdowano potem rozrzucone po polach. Bydlę z Lyrii. Czytałem o tym. Zagryzło prawie 200 ludzi. Ponoć zabił je zwykły kłusownik sztyletem poświęconym przez jakiegoś proroka. To Detlaff je zabił. Potem znalazł kłusownika, który zasnął w zaroślach i zostawił ciało bestii u jego stóp. Aha, tak zrodziła się legenda. Czemu Detlaff zabił potwora? Po co mi to mówisz? No właśnie, czemu? Wampiry rzadko pomagają ludziom. Podejrzewam, że miał w tym swój własny cel. Mylisz się. Jedynym powodem było to, że potwór zabił chłopca, który kiedyś na ulicy całkiem bezinteresownie poczęstował Detlaffa jabłkiem. Szlachetny typ. Nie masz monopolu na altruizm, przyjacielu. Kiedy Wilgefortz stopił moje ciało, resztki, które ze mnie zostały, odnalazł Detlaff. Według naszego kodeksu mógł mnie zostawić albo zaopiekować się mną. Wybrał to drugie rozwiązanie. Zregenerował mnie, nie szczędząc własnej krwi. Wiesz, co to oznacza dla wampira? Pewnie to samo, co dla człowieka. Masz wobec niego dług. Pewnie tak. Więcej. Od tamtej pory jesteśmy braćmi krwi. Łączy nas więź, o której wam ludziom nawet się nie śniło. Dlatego jestem pewien, że dzieje się coś niedobrego. Zawsze miałeś wysoko rozwinięty dar empatii. Każdy wampir ma swoją własną, unikatową zdolność, którą rozwija przez setki lat. Dlatego tak trudno nas sklasyfikować. U Detlaffa najsilniejszy jest instynkt stadny. Detlaff lepiej czuje się w towarzystwie niższych wampirów, stroni od ludzi. Skoro więc wszedł między was i zabija, to znaczy, że coś bardzo, ale to bardzo go wzburzyło. No dobrze, wypytajmy się jeszcze, co mogło go aż tak zdenerwować. Jest jakiś zestaw rzeczy, które wyprowadzają go z równowagi? Jakby ci to wyjaśnić? Detlaff nie rozumie ludzkiego świata, waszych zasad, stosunków społecznych. Nie pojmuje waszych pokrętnych gierek, nie wie, co to kłamstwo czy zawiść. Sugerujesz, że jest nieprzystosowany? Sugeruję, że nieprzystosowanie bywa powodem konfliktów. Ale czy tak jest też w tym przypadku? Cóż, zamierzam się przekonać. No dobrze. Muszę go znaleźć, zanim coś wzburzy go jeszcze bardziej i cały Beauclair spłynie krwią. To oznacza, że mamy wspólny cel, jak za dawnych lat. Nie do końca. Wiesz, że kiedy go znajdę... Domyślam się, masz na niego zlecenie, inaczej by cię tu nie było. Ale przecież najważniejsze, żeby Detlaff przestał zabijać, a nie żeby sam zginął, prawda? No tak. W takim razie znajdźmy go. Mam nadzieję, że do tego czasu przekonam cię, że Detlaff nie jest potworem. Dobra, dobra. Jak na razie wiele świadczy przeciwko niemu. Słyszałeś? Obława. Rycerze musieli pójść moim tropem. Lepiej, żeby mnie tu nie znaleźli. Mam tymczasową kwaterę na cmentarzu Père-Lachaise. Tam się spotkamy. Do zobaczenia. Tak. O, zniknął, okej. Okay. Aha, czyżby on to widział? Co koń wyskoczy pędziliśmy, lecz dopiero teraz dotrzeć się udało. Na honor, gdzie bestia? Póki co, śledztwo ciągle trwa. Wstrzymaj swoich ludzi, bo mi zadepczą ślady. Panowie, dajmy Wiedźminowi pracować. Zabójstwo Miltona nie może ujść płazem. Dokładnie. Dokładnie, dokładnie. Dobrze, idź na cmentarz Père-Lachaise i spotkaj się z Regisem. Słuchajcie, ja was bardzo przepraszam, jeżeli będę kaleczyć tak bardzo te wszystkie zadania, ale no cóż. Dobrze, teraz tak, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to ja myślę, że... biorąc pod uwagę fakt, że zajęła nam ta misja ponad 20 minut, to my udamy się teraz do Corvo Bianco. Jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądała ta moja winnica, jak to wszystko będzie się prezentować i tak dalej, i tak dalej. Tutaj też widzę, mamy kolejne jakieś zadanie. Czy to... O, a, to jest ten posłaniec, o którym była mowa chyba w pierwszym odcinku, tak? Proszę pana, mam dla pana list. Dobra, dzięki. Dobra, od kogo? Dobrze, miała tylko dostarczyć, okej. Okay. Może dajmy mu kasy trochę, Geralt? Jakieś drobne? Masz, weź jeszcze. I dzięki. Nie, to ja panu dziękuję. Błagam was, słuchajcie. 5 tych oreniaków. Easy peasy, lemon squeezy. No dobrze, ale pewnie będziemy teraz musieli przeczytać ten list. Aha. Geralt będzie czytał. Doszły mnie słuchy, że bawisz w Toussaint. Mam nadzieję, że zbytnio nie nadwyrężasz zdrowia podczas festiwalu wina. Czyżby nasza znajoma? Tego rodzaju wysiłek może być nader zgubny. Być może zainteresuje cię fakt, iż przeglądając księgozbiór jednego z moich przyjaciół, natknęłam się na wzmiankę o niejakim profesorze Moreau, który prowadził badania nad wiedźmińskimi mutacjami. Szczegóły są dość niejasne, umiejscowienie laboratorium nieznane, ale wskazówki mogą znajdować się w dzienniku, który ponoć spoczywa w jego grobowcu. Dołączam też mapę, którą znalazłam w księdze. Jest trochę nieczytelna, ale mam nadzieję, że na coś ci się przyda. Gdybyś poczuł się zmęczony bawieniem dam i kosztowaniem boklerskich specjałów, możesz spróbować dowiedzieć się czegoś więcej w tym temacie. Twoja przyjaciółka, Yennefer. Tak myślałem, że właśnie Jen. Profesor pracował nad wiedźmińskimi mutacjami. Może faktycznie warto się temu przyjrzeć. Okej, okay, jeżeli dobrze pamiętacie, to była ta właśnie wzmianka, o której, to była właśnie ta wzmianka, którą uzyskaliśmy jakby na początku gry, że tam przyjdzie ten posłaniec i tak dalej. No tego listu od Yennefer już raczej czytać nie będziemy. Ja ogólnie jeszcze się nie odnajduję zupełnie w Toussaint, więc jeżeli czegoś nie będę wiedział, byłoby bardzo miło, gdybyście dali znać. Jest tablica ogłoszeń, standardowo wszystko pozbieram. Nie wiem, czy dostaniemy jakieś... nowe zadanko. No mamy chyba jakieś. Dobrze, teraz tak, bierzemy szybką podróż i udamy się, mam nadzieję, że do Corvo Bianco, tak. Także zobaczymy, jak to w ogóle będzie wyglądało, bo przyznam wam się szczerze, że jestem ciekaw. Ja akurat jestem osobą, która lubi takie, wiecie, akcje na zasadzie, nie wiem, czy będziemy tą naszą winnicę rozwijać i tak dalej, i tak dalej. To mi się bardzo podoba i jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, to chyba będziemy sporo hajsu będę na to wydawać, tak mi się wydaje. Dobrze, jest moja dromus. O Jezus. Nazywam się Barnaba Bazyli Foulty i z polecenia księżnej będę pana majordomusem w Corvo Bianco. Dobrze, majordomusem, czyli będziesz pewnie jakimś ziomkiem od wszystkiego. Z sukcesami odbywałem służbę u państwa Nibili oraz u admirała Rompali w Nazairze, który, jak być może pan wie, jest niezwykle wymagającym dżentelmenem. Powoli, Barnaba Bazyli. Zapewniam cię, że nie jestem typowym właścicielem ziemskim. Prawdę mówiąc, to pierwsza nieruchomość, jaką posiadam. O, w takim razie proszę pozostawić wszystko mnie. Zajmę się organizacją i pracami porządkowymi. Już niedługo to miejsce będzie najlepiej prosperującą winnicą w okolicy. Wspaniale. Widzę, że jestem w dobrych rękach. No, oby. Dobrze, opowiedz mi więcej o tym miejscu. Ta winnica wygląda na miejsce z długą historią. Wiesz, do kogo należała przede mną? Księżna nabyła ją od barona Rossella zaraz po tym, jak zbankrutował. Z kolei on kupił ją od pana Boliusa herbu Kat. Niezwykle barwna to była postać. Pochodził z Kedwen. Był katem? Nie, on nie. Ale jego prapradziadek, owszem. Ponoć był najzwyklejszym rzezimieszkiem. Ale okazało się, że jakimś cudem na dworze w Beauclair dostał posadę kata. Krążyły o nim legendy, że ściął więcej głów niż rośnie krzewów winorośli we wszystkich królewskich winnicach. Ani razu się przy tym nie zawahał. Nie ciął krzywo, nie zepsuł roboty. Za wybitne zasługi ówczesny władca nadał mu tytuł i tę ziemię. Zaś sam pan Bolius w młodych latach był inżynierem. Kiedy przeszedł na emeryturę, osiadł tutaj i zaczął produkować wina. Niestety pech chciał, że szybko stracił powonienie. Niedługo potem smak. Lekarze zabronili mu też spożywać alkohol. Przykre. Musiał zrezygnować z produkcji? Ależ skąd? Produkował jeszcze więcej. Zaczął wydawać huczne przyjęcia, na które zapraszał przyjaciół z całej okolicy. Częstował ich swoim winem i radował się, widząc, że przynajmniej ich może uszczęśliwić. Taki właśnie był pan Bolius. No dobrze, niech nas oprowadzi po winnicy. Myślę, że dzisiaj sobie tą końcóweczkę odcinka taką właśnie zrobimy, jeżeli damy radę. Proszę za mną. Myślę, że rozsądnie będzie zacząć od wizyty na wzgórzu. Od wizyty na wzgórzu. Dobrze, czyli chyba będziemy mieli jako taki wygląd, jak ta nasza cała Corvo Bianco wygląda winnica. Oto włości jaśnie pana w całej okazałości. No, przyznam się szczerze, że całkiem sporo właśnie. A teraz pokażę jaśnie panu kilka interesujących detali. Proszę pozwolić za mną. No dobrze, podążę za majordomusem. Tak, pochodzę z rodu majordomusów. Ojciec był majordomusem, tak samo dziad, no i stryjeczna babka. Właściwie to od niej wszystko się zaczęło. Stryjeczna babka? Wiecie co, poczekajcie, czy ja mógłbym zmienić sobie... Zmieniłem sobie godzinę, bo nocą tak średnio mi się chodzi. Że do czegoś dojdzie. I udało jej się. Gdy przybyła do Boclair, najęła się jako pomoc domowa w jednej z winnic. Potem awansowała, aż została majordomusem. Z czasem wciągnęła całą rodzinę. No i fajnie. Kurczę, podoba mi się to, że mamy właśnie jakoś swój własny... Oj, nawet ludzi mamy do roboty. Fajnie, fajnie, podoba mi się to. Ale znacie kogo, kto by o naszych winach nie słyszał? Jajka też będziemy kodować? Kodować. Ten zielony dom zajmuję ja. Za zgodą księżnej pozwoliłem sobie skompletować załogę, którą zresztą opłaca skarb księstwa. Miło z ich strony. Przyznam, że nie jest to najbardziej reprezentatywna część posiadłości, ale chyba warto, żeby jaśnie pan wiedział, gdzie się mieszczą. No, dobrze by było, nie ukrywam. A teraz zaśpiewam piosenkę. To śpiewaj. Baron Rossell kazał wyciąć winorośle w tej części posiadłości i posadzić drzewa oliwne. Przepięknie wyglądają, zwłaszcza wiosną. Teraz też niczego im nie brakuje. No dobrze, ale coś tak... Którym rycerzu... Bestia! A ten od razu hajdawery ma brudne. Ale ta nasza załoga, wiadomo... Rośnie tu szczep karwaner. Jeden z najstarszych na świecie. Świetnie starzeje się w beczce. Charakteryzuje się aromatami jeżyn, wiśni, śliwek, cynamonu. Cudo! Będę musiał kiedyś spróbować. No to na pewno. A tobie się płyta kobieta zacięła? Cały czas to samo w kółko mówisz. Ładna studnia. Tak. Choć już dawno wyschła. W czasach hucznych biesiad urządzanych przez pana Boliusa napełniano ją winem. Naprawdę? Ponoć niegdyś jeden z gości, który bawił u pana Boliusa po raz pierwszy i nie znał tego zwyczaju, postanowił wskoczyć do studni i popełnić samobójstwo z powodu zawodu miłosnego. Smacznego. Przyjęcie dobiegało już końca i studnia była niemal pusta. Niedoszły samobójca wskoczył, ale zamiast się zabić, jedynie połamał sobie nogi. Dla uśmierzenia bólu pił wino. Zapił się na śmierć? Ależ skąd? Nazajutrz, kiedy go znaleziono, uznał, że spotkał go podwójny cud. Aha. Woda przemieniła się w wino, a on zachował życie. Wyjechał do klasztoru w Górach Smoczych i zaczął głosić mądrości Lebiody. Czyli się nawrócił, jednym słowem. No spoko. Ładnie tutaj jest, kurczę, naprawdę ślicznie to wygląda wszystko. No dobrze, gdzie mnie jeszcze prowadzisz? Żona pana Boliusa, Nina, miała tu ogród. A, jakież to było przepiękne miejsce. No ale już nie jest. Jest trochę zapuszczone. Zgadzam się. Jednakowoż nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy przywrócili mu dawną świetność. Znów posadzili tu zioła i inne rośliny. Czyżby to działało na takiej zasadzie, że ja będę mógł sobie posadzić zioła i rośliny, które będę chciał i one będą mi rosły i będę mógł je zbierać od czasu do czasu? Kurczę, całkiem fajna opcja, podoba mi się. Pani Nina sadziła drobne, delikatne kwiaty i zioła. Można odnieść wrażenie, jakby ich zapach wciąż unosił się w powietrzu. Romantyk z ciebie, Barnaba Bazyli. No dobrze. No dobra, czy to już jakaś końcówka oprowadzania po farmie, czy tak średnio bardzo, bo tak troszkę mi się duży, a chyba już wszystko... Chociaż nie, w sumie poczekajcie, bo teraz wracamy chyba na ten główny plac już. Także wydaje mi się, że to może... Chociaż nie, tu jeszcze mamy, widzę, jakieś stajnie chyba. Tak? Tak to wygląda, jak jakaś stajnia. Zaraz zobaczymy co i jak. Aha, piwniczka na wino, okej. Gdyby je trochę przerobić, nadałoby się na stajnie dla płotki. Dokładnie, dokładnie. Stajnia dla płotki, ewidentnie. Może się odbuguje albo wychlapiwo i potem już w ogóle będzie tragedia. Dobrze, teraz chyba nas prowadzi do tego zejścia na dół. Tak, dokładnie. Zatrzymano to wino, jednak baron Rossell składował tu również oliwę. Pozwoliłem sobie uprzątnąć bałagan, który... Zostawiłem po walce z Bruksą? Dziękuję, Barnaba Bazyli. Doceniam. No dobrze, i co? Jeszcze gdzieś nas zaprowadzi? Tak, jeszcze gdzieś nas zaprowadzi. To panie Barbaro, znaczy Bazyli, prowadź. Ale to chyba koniec, bo dochodzimy już w sumie chyba do tego samego miejsca, w którym się z nim... Fasada jest, jakby to powiedzieć... nieco przybrudzona. Tak, ale nie można odmówić jej pewnego dyskretnego, południowego uroku. Prawda. Chociaż przydałoby się jej małe malowanie. Dobrze. Czy to już jest koniec? Nie. Chyba wchodzimy jeszcze do środka i to rozumiem, że będzie moja kwatera. Ale może ja wejdę pierwszy? Jesteśmy w środku. Super. Dobra, jakiś filmik. Się sypialnia, na prawo jadalnia i kuchnia. Na górze, jaśnie pan znajdzie, zaś pokój gościnny, aktualnie pełniący też rolę składziku. Niezły pomysł. Na razie wyposażenie jest bardzo podstawowe, ale wierzę, że wspólnie uda nam się wprowadzić tu stosowne innowacje. Gdyby na przykład powiesić tu kilka obrazów, wnętrze od razu nabrałoby charakteru. Teraz już jaśnie pan wie, jak to wszystko wygląda. Corvo Bianco to... piękna posiadłość, choć trzeba przyznać, że nadgryzł ją ząb czasu. Gdyby, proszę wybaczyć śmiałość, gdyby jaśnie pan zechciał nieco zainwestować, by uczynić ją jeszcze piękniejszą, służę radą. Chętnie skorzystam. Gdybym zdecydował się na remont, na pewno się do ciebie zwrócę. No dobrze, myślę, że zrobili mały remont. Opowiedz mi więcej o tym miejscu. No ja myślę, że może byśmy... Zobaczmy, jak to tu wygląda. Przydałby się tu mały remont. Och, zdecydowanie. Pytanie brzmi, od czego jaśnie pan chciałby zacząć? Renowacja w domu, wyposażenie podwórza. Porozmawiajmy o czymś innym. Bywaj. Zobaczmy renowację domu. Myślałem, żeby tu trochę odmalować. Ciekawe, czy tu... Ale chyba będziemy mieli podany koszt, jak mi się wydaje. Za pozwoleniem... A może po prostu generalny remont? Raz kierowałem takimi pracami w letniej posiadłości admirała Rompali. Efekty były wprost zadziwiające. Nie dość, że rezydencja niezwykle zyskała na wyglądzie, to jeszcze udało się wygospodarować miejsce, by wyeksponować broń i pancerze, których admirał był miłośnikiem. O Chryste, 5000! Dobrze, muszę... Dobrze. Wyposażenie podwórza, porozmawiamy o czymś innym. Dobra, ja myślę, że na razie na Corvo Bianco się nie będziemy skupiać. Ja myślę, że też, że to jest... Ja myślę też, że to jest taka lokacja, którą po prostu jak zbierzemy kasę, to odnowimy chyba na raz, tak mi się przynajmniej wydaje. Chyba że to będzie miało jakieś konsekwencje, wpływy i tak dalej, to dajcie mi znać. Także moi drodzy, Corvo Bianco mamy zaliczone, zrobiliśmy też ładnie dzisiaj zadania z bestią i tak dalej. Troszkę się dowiedzieliśmy i pewnie w następnym odcinku dowiemy się jeszcze więcej. Jak widzicie, zadań pobocznych jest naprawdę sporo, także tutaj będziemy, i to chyba nawet mam wszystkie zadania poboczne, tak mi się wydaje, że tutaj nam wpadły. Więc myślę, że za zadania poboczne też będziemy się w jakiś tam stopniu zabierać. A ja na dzisiaj wam wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, wpadnijcie też na wszystkie social media, linki macie oczywiście w opisach do filmu. A my słyszymy się już niebawem. Także na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, cześć, pa pa!